Chodźmy, proszę pani. Boże, niech to się skończy. Jesteś. Dopiąłeś swego, zniszczyłeś mnie, ale utoniesz ze mną. Dotrzymam słowa. Nadchodzą. Czy ten, który nie zabija, jest gotów na śmierć? To nasza sprawa, Korache, i razem ją zakończymy. Nie, Costa. Ta sprawa toczy się dalej, ale bez ciebie. Występują. Ojciec Korache, odcinek 174. Los dos sabemos el porqué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, y que nos van a lapidar, y que peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. Tego pragnąłem. Zobaczyć, jak się wykrwawiasz i umierasz jak szczur. Ty śmieciu. Como coraje.
Jak to Koracha? Jak to? Byłaś niewierna bratu? Już zerwaliśmy. Chciał mnie zabić, bo dowiedział się o twoim romansie. Usprawiedliwiasz go? Nie, ale rozumiem teraz, dlaczego zwariował. Zwariował, zanim mnie poznał. Bardzo przez niego cierpiałam. Nie mów, jeśli nie wiesz. Przepraszam cię. Nie wychodź, to niebezpieczne. Zostaw mnie. Kto by powiedział? Biedny tatuś. Kochał mnie. Jeśli mu się coś stanie, zabiję cię. Nie bądź głupia, biegnij za nim. Ja z powodów oczywistych nie mogę. Jędza. Zostaw mnie. To mnie chciał uratować. Mówiłam, żebyśmy wyjechali. Pozabijają nas. Nie strasz ludzi. Nie widzisz, co czują. To nic strasznego. Bądźcie spokojni. Choćby samoloty wydały nam wojnę. Nie obawiajcie się, towarzysze. Co mówisz? Wymyślam. A niech to diabli. Boże, miej w opiece Amanditę. Mama w niebie mają w opiece. Jesteś wspaniały. Jeśli mi się coś stanie, opiekuj się nią. Bądź spokojna. Obiecaj mi coś. Co? Chcę też, żebyś się ożenił z Messiną. Jest przecież dla mnie jak matka. Zwariowałaś? Obiecaj mi. Uspokój się, bo zawsze będziemy razem. Nic nas nie rozdzieli. Nie ożenię się z Messiną, a Amandita będzie z nami. Zachowajcie spokój. Wszystko będzie dobrze. Cholerne samoloty. Mirta! Tato! Połóżcie go tutaj. Tato nie mógł umrzeć. Zamknij się. Boże, proszę cię, on mnie kocha. Nie może umrzeć. Żyje. Trzeba go przenieść do sali. Pomóżcie mi. Przesadziłaś, ty histeryczna dziwko. Ty dziwko. Gdzie lekarz? Nie żyje. Musimy uciekać. Wybiją nas jak muchy. Dokąd pani idzie? Muszę sprawdzić, gdzie jest Klara. To zbyt niebezpieczne. Nie pojadę bez niej. Dario. Mamo, Dario ma rację. Oby Bóg się nad nami zlitował. Władze nad miastem La Cruz przejęło wojsko. Możecie wracać do domów. Bombardowanie skończone. Generale, proszę pomóc mi odnaleźć córkę. Przykro mi. Ci, co pozostali w mieście, wiedzieli, że ryzykują. Na pewno nic jej się nie stało. Co teraz? Wrócimy do domu. Odleciały. Chyba tak. Mówiłem, że przeżyjemy. Przyczaiły się, żeby znów uderzyć pełną parą. Zakończono bombardowanie La Cruz. Generał Molina, dowódca wojsk okupacyjnych, wkracza teraz do miasta. Dajcie posłuchać. Aby wykonać trudne zadanie przywrócenia porządku i aresztowania buntowników, zapewnia się, że zbieg Koracha i wszyscy, którzy go poparli, zostaną przykładnie ukarani.
Widzisz? Przeżyliśmy bombardowanie, ale i tak nas zabiją. Uspokój się i nie kracz. Nie ma racji. Wiedzą, że jesteśmy z Korachy. Musimy stąd wyjść. Dokąd pójdziemy? Do domu Pipa. Dokąd? Do ciebie. Mercedes. Chodź ze mną, Macia. Zawiadom ludzi, żeby wracali do domów i zostaw nas, bo cię złapią. Nieważne, chodź ze mną. Nie chcę, żeby ci się coś stało. Dam sobie radę. Dziękuję. Nie, ukochany, proszę cię, nie. Jestem przy tobie. Kochany. Toro, Klaro, uciekaj. Zwariowałeś? Nie zostawię cię. Nigdy cię nie zostawię, ukochany. Zawsze będę przy tobie, przez całe życie. Bombardowanie skończyło się. Nikogo już nie ma. Wrócą. Nie wrócą. Uspokój się. Już tu są. Uciekaj. Nic nie mów. Stać. Proszę ze mną, panienko. Dobrze, dobrze. Nazwisko. Powiedziałem nazwisko. Clara Garrico. Miło mi poznać panią. Gdzie Korach? Nie wiem. Oczywiście, że wiesz. Mów. Nie wiem. Zgubiliśmy się w czasie bombardowania. Zabrać ją. Odlecieli. A wystarczyła jedna bomba. Jedna bomba, żeby wybawić mnie z tego piekła. Dzięki Bogu, znalazłam cię. Horacio, jesteśmy. Ty też przeżyłaś? Czy oni wszystko muszą schrzanić? Zamknij się, głupcze. Wygraliśmy. Korachę nie żyje. Bóg jest sprawiedliwy. A teraz napijmy się dobrej whisky. Co tam whisky? Trzeba to uczcić szampanem. Co uczcić? Co wygraliśmy? Co? Nienawiść ludzi? I przyzwolenie Łotra gubernatora? Jesteś patetycznym zabójcą. Zabiłeś mi brata. Pomogę ci. Pomogę. Ja jestem patetyczny. Spójrz w lustro. Jesteś politowania godny. Już dobrze, tata. Nic mi nie jest. To wiemy.
W porządku. Moja wierna Tete. Wypijmy za zwycięstwo. Lepiej jedźmy do szpitala. Podniosłeś liczne obrażenia. Nic mi nie jest. Wiem, synku, że nie wrócę ci życia, ale przynajmniej pomściliśmy twoją śmierć. Nie możemy się teraz rozczulać, Tete. Musimy trzymać się razem. Odbudowa La Cruz jest w naszych rękach. Jasne. Moja wierna Tete. Upór zwycięża. Na końcu drogi czeka nas nagroda. Nie budzi się. Nie odniósł poważnych obrażeń, ale być może uderzył się w głowę. Jestem tylko pielęgniarką i nic więcej nie mogę zrobić. Yo soy solo la enfermera, no puedo hacer más de lo que hago. ¿Se ha despertado? ¿Obudził się? Andate. Wyjdź. Por tu culpa to twoja wina. Querida mía. Kochana. Odias. Pałasz nienawiścią, bo tatuś oddał życie za mnie. Lo odias. Módl się, żeby nie umarł, bo umrzesz razem z nim. Pomóż mi, nena. Stać? Co to ma znaczyć? Kim pan jest? Kim? Sprawdzić wszystko. Opuścić broń. Generał Molina, starosto. Dowódca operacji. Jakiej operacji? Która przywróci porządek w tym parszywym mieście. Wszystko w porządku, generale. Podłączyć radio i przyprowadzić więźnia. Tu będzie nasza kwatera główna. Niech patrole zaczną szukać Korachę. Nie może być daleko. Nie żyje. Zabiła go bomba. Byłem z nim i cudem uniknąłem śmierci. O czym mówisz? O Korachę. Według starosty nie żyje. On kłamie, ten łotr kłamie. Korachę, Claro, przeszedł do historii. Zostałaś sama i za wszystko zapłacisz. Kłamiesz. Zamknijcie ją w gabinecie. Przekonasz się teraz, co dobre, ty parszywa suko. Proszę wybaczyć. Pana obecność jest mile widziana. Z pańską pomocą już dziś nie będzie tu ani jednego komunisty. I odnajdziemy tego trupa. Pan? Nie kiwnie nawet palcem, proszę pana. Ja oczyszczę to miejsce. Jestem jednym z was, generale. Gdyby tak było, nie przejęto by miasta. Byłbym
zapomniał. Jest pan oficjalnie aresztowany. Proszę się stąd nie ruszać. Pozabijają nas, to podłe. Zamilcz. Siejesz tylko zamęt. To Santiago. Musicie uciekać. Wojskowi są wszędzie. Zatrzymali Klarę. Klarę? Tak. Zabierzcie małą i wychodzimy. Nie odejdę bez Korachy. Nie możemy na niego czekać. Poszukam go. Żołnierze. Żołnierze. Wychodźcie, ja ich zatrzymam. Zostanę z tobą. Jesteś im bardziej potrzebna. Kocham cię. Atak na buntowników w La Cruz zakończył się sukcesem. Niewiele domostw ucierpiało. Kłamcy zniszczyli wszystko. Cicho bądź. Wciąż nieznana jest kryjówka Korachę. Krążą też słuchy, że nie żyje. Oby to była prawda. Co się stało? Zatrzymali Klarę. Widziałeś się z nią? Nie pozwolono mi. Idź po Anę. Nie może pani wyjść, to niebezpieczne. Nie mogę zostawić jej samej. Zamknęli ją. Sądzą, że zna miejsce pobytu Korachę. To on żyje? Nie wiem. Anita zniknęła. Co jeszcze nam się przydarzy? O Boże. Powoli. Trzeba zatamować krwotok. Nic nie mógł. Znajdź Santa i Mecie. Oni wiedzą, co zrobić. Teraz muszę pomóc tobie. Zabrali Klarę. Przestań mówić na Boga. Pomóż Klarze. Proszę cię, zrób to dla mnie. Dobrze. Ale nic już nie mógł. Muszę cię opatrzyć. Co tu robisz? Nigdzie nie mogę znaleźć Korachy. Pomóż mi. Dobrze, uspokój się. Nie rozumiesz. Rozumiem, że tylko on się dla ciebie liczy. Zatrzymali Klarę i Santa. Podobno dowódca jest zdolny do wszystkiego. A Messina i reszta? Zostawiłem ich w bezpiecznym miejscu. Trzeba znaleźć Korachę, bo tylko on może coś zaradzić. Dobrze, ale nie wychodź. Wszędzie pełno żołnierzy. Pomyśl o sobie i dziecku. Są moją rodziną, nie rozumiesz? Nie może im się nic stać. Pomóż mi. Pomogę. Ale nie ruszaj się stąd. I zjedz coś.
la meca. Santiago. Gracias. Dziękuję, Santiago. Czemu się nie budzi? Nie wiem. Urazy głowy są nieprzewidywalne, ale wyjdzie z tego. Zawiozę go do posła de las Almas. Tak byłoby najlepiej, ale nie wiem, czy wojsko was przepuści. I tak go tam zawiozę. Jedna córka udała się panu. Nie martw się, tatusiu najdroższy. Ja cię wyleczę. Znów to ja cię ratuję. Popełniasz życiowy błąd. Zobacz, do czego doprowadziła cię moja siostra. Boże, nie. Nie zabieraj go. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ukochany, nie umieraj. Jestem przy tobie. Tranquilo.
soy la elegida, Gabriel. To ja jestem twoją wybranką. Nic nie mów. Pomóż mi. Pomogę. Pomóż jemu. Pomogę ci. Nie mnie, jemu. Wiem, że go nienawidzisz, ale jest ojcem mego dziecka. Idź po niego, błagam cię. Korache nie żyje. Mój ojciec go widział. Jest ciężko ranny. Ukryłam go na barykadzie. Uratuj go, proszę. Co tu robisz? Jestem u siebie w domu. Nie udawaj głupiego, wyjdź. Muszę z tą panią porozmawiać. Jestem jej adwokatem. Mam prawo być na przesłuchaniu. Prawo? Zostań, wszystko mi jedno. Gdzie Korache, proszę pani? Proszę mówić. Nie wiem. Mów. Gdzie się ten szczur ukrywa? Nie wiem. O czym pan mówi? Nie wiem. Ona jest w ciąży. Poszukaj lepszej wymówki. To nie jest wymówka. Wyjdź, albo cię wyrzucę. Sprowadzę tu sędziego. Jestem tu jedynym sędzią. A tę panią skazuje na śmierć, tak jak Santa. Co to ma znaczyć? Jutro zostaną rozstrzelani jako przykład dla innych podżegaczy. Ana, gdzie się podziewałaś? Wszędzie cię szukałam. Ana, skaza zniknęła, Boże mój. Dios mio. Marcia, musisz mi pomóc. W co się znów wplątałaś? Po co to wszystko? Dla Korache. Znalazłam go na barykadzie. Jest ranny. Zaprowadziłam na plebanię. Zdobądź bandaże i prowiant. Nie bądź szalona, bo skończysz w więzieniu jak siostra. Co ty mówisz? Nie powiedziałam nic mamie, ale słyszałam, że mają ją rozstrzelać. Proszę cię, nie ryzykuj. Przynieś to, o co cię prosiłam, i milcz. Pośpiesz się. Chcieli mnie zmusić do mówienia, ale milczałam. Jesteś bardzo dzielna. Przynieś ci coś do picia? Teraz możecie tu zostać. Nie będą ponownie rewidować domu. Gdzie jest Santo? Zabrali go. Dokąd? Nie wiem. Poszukam go. Proszę nie wychodzić. To zbyt niebezpieczne. To mój mąż. Nie zostawię go. Nie pomoże mu pani. Dlaczego? Co pan wie? Mają rozstrzelać jego i Klarę. Wezwałeś mnie? Tak, Fraylan. Proszę. Adelante, por favor. Proszę, proszę, siadaj. Sentate. Sentate. Pasa algo? Coś się stało? Digamos que sí. I tak i nie. Fraylan. Wezwałem cię, bo chcę wyrazić ci swoją wdzięczność. Trwałeś przy mnie.
siempre al lado. W najtrudniejszych chwilach okazałeś mi swą lojalność. Me diste una prueba de lealtad. No fue lealtad. To nie była lojalność. Ya lo sé. Wiem. Ya sé. To była miłość. Fue amor. Bardzo chciałbym ją. No sabes, bardzo chciałbym ją odwzajemnić, ale wiesz, że jestem inny. Pero vos sabes, Froilán, que mi historia es otra, que mi vida es otra. Chciałbym. Me gustaría. Pokochać cię. Quisiera poder amarte. Może. Tal vez, gdybyś mi. Si vos me lo pomógł. Enseñas. Gdybyś mnie tego nauczył. Pero quiero decirte otra cosa ahora. Me voy, Froilán. Quiero iniciar. Chciałbym jednak porozmawiać o czymś innym. Pero quiero otra cosa. Zaczynam nowe życie daleko stąd. Me acompañes. I chcę, żebyś wyjechał ze mną. Obudziłeś się. Czemu mnie przywiązałaś? Zamierzam zrobić ci to samo, co ty zrobiłeś mnie. Obetnę ci nóżkę, proszę cię. Nie denerwuj się. Zobaczysz, że bardzo nie boli. Początkowo jest to dziwne uczucie. Czujesz, że cię swędzi, a potem odczuwasz ulgę, tak jakby zdjęto z ciebie wielki ciężar. Są teraz takie znakomite protezy. Nie będziesz miał problemu, możemy ci nawet zdobyć damską nóżkę. Spokojnie. Nie krzycz, tatusiu. No grites. Odpręż się i zaśnij. Kiedy się obudzisz, będziemy tacy sami. Teraz śpi. Będziemy tacy sami, gdy się zbudzisz. Śpi. Papito, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Traigan a los reos. Przyprowadźcie zakładników. Odbił pan miasto, a Korache nie żyje. Nie musi ich pan zabijać. Dobrze pan robi. Stanie się pan bohaterem narodowym. Stanie się pan mordercą. Jeśli nie ukażemy ich przykładnie, w przyszłości będziemy tego żałować. Całkowicie się zgadzam. Zawsze mówiłem, że Korache jest niebezpieczny i miałem rację. Co oni ci zrobili? Gdzie wszyscy? Spokojnie, musisz odpocząć. Nie ruszaj się. Gdzie oni są? Nie martw się. Gdzie... Clara, Mecia? W rękach wojskowych.
Santo też. Mów. Mają ich rozstrzelać. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się, musisz odpocząć. Masz broń? Masz? Idziemy po nich. To wasza ostatnia szansa. Gdzie jest Coraja? Ty, rzeźniku, nie wiesz, że jest w ciąży? Gdzie on jest? Gdzie? Nie powiem, choćbyś mnie zabił. Tak właśnie zrobię. Pod ścianę. Powoli. Nigdzie nie pójdziesz. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Teresa Włodarczyk, czytał Zbigniew Moskal. Si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada, porque te amo.